Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj tak naprawdę podsumowanie trzeciego dnia na naszej postaci free to play, mimo że już jest dzień czwarty, już sobie tutaj powoli klikamy aweczkę, ale do tego myślę, że na spokojnie przejdziemy. Jeżeli chodzi o dzień trzeci, to tak się prezentowała nasza postać, od razu wam tutaj pokażę. W ogóle to możecie zostawić kciuka w górę, bo widzę, że ta seria dość mocno was interesuje, a kciuków w górę nie ma wcale tak dużo w porównaniu do wyświetleń, także macie teraz chwilę, żeby zostawić. Natomiast jak to wyglądało po trzecim dniu. No jak widzicie, mamy prawie 35 poziom. Tutaj już jesteśmy po ławce. Klasera nie ma tutaj, nie najechałem akurat na tym screenie, ale klasera miałem coś około 31,5%. Awkę robiłem jakoś chyba na 30,5%, więc tak to wyglądało. Ostatni raz w ogóle już się film pojawia tak późno, bo też widziałem, że dużo osób się dziwi, czemu akurat tak późno filmy, no ale tak wychodzi. Więc tak ta postać wyglądała. No mieliśmy tutaj, tak jak mówię, prawie 35 poziom. Tu już jest po kręceniu kółkiem, po ręce, po ławce, po wszystkim. No i jak widzicie, no z klejnotami było średnio, no bo były kilka na HP, nawet jeden na HP miałem jeszcze w ekwipunku, no i nic więcej tak naprawdę nie mieliśmy. Natomiast jeszcze wczoraj, powtarzam natomiast znowu, wczoraj jeszcze nam wyleciał klejnot na zręczność, jak sami widzicie mamy tutaj WQ 96, także dość fajny. Tutaj mam kolejny 99 w trinkecie, dzisiaj się też przebraliśmy, jak widzicie wreszcie nam poleciał jakiś trinket, 47 do zręczności. Tutaj mi coś tam jeszcze chyba poleciało, jeżeli chodzi o gabinet magii albo zbrojownię, no niestety broni żadnej nie mamy nowej, więc jeszcze się bujamy z tą starą na inteligencję, więc no nie jest to wcale jakieś tam bardzo dobre, no ale nieważne. Jak widzicie, w tym momencie robimy sobie aweczkę, mamy 37,70% klasera. No już nie biłem dzisiaj tak jak przez ostatnie dwa dni, bo miałem troszeczkę mniej czasu, no ale generalnie i tak troszkę go tutaj sobie podbiliśmy. Dobra, myślę, że misję możemy... Aha, poczekajcie, jeszcze mamy locha do kliknięcia, spróbujemy go sobie kliknąć, to w sumie możemy sprzedać, bo nam się nie przyda. Mam, jak widzicie, jeden gemik na zręczność odłożony, jakbym tutaj jakiś itemek dostał, który ma właśnie slot, no głównie mi tutaj chodzi o klatę i o hełm, no to wtedy sobie tą zręczność włożymy, ale na razie nie ma gdzie. Myślałem, czy by jakiegoś na HP nie zamienić na zręczność, ale chyba nie ma sensu, bo zmarnujemy jeden klejnot na HP, no a po co to robić? Dobra, lecimy. Mamy, jak widzicie, lochy tak wyglądające, powiedzmy. Pokażę wam wszystkie walki, które tam mam zapisane i tak dalej, więc o to jakby się nie musicie martwić, ale do tego przejdziemy. I wygląda na to, że chyba ten tutaj kamienny troll jest najsłabszy z tych trzech przeciwników, więc sobie klikniemy jego, no i zobaczymy, jak ta walka będzie wyglądać. No chyba już go kliknąłem dwa albo trzy razy darmówką, no ale niestety wyglądało to dość słabo, mimo że statystyki w porównaniu do niego mamy bardzo, bardzo dobre. Po prostu no przegraliśmy, nie? Nieraz mu tam nawet całe HP zostało. No ten łuk, myślę, że ten łuk już powoli przestaje domagać. Fajnie jakby jutro nam po północy coś fajnego się pojawiło, jeżeli chodzi właśnie o broń. No głównie dlatego, że on jest na inteligencję po prostu, no, nam by się przydało na zręczność. Chociaż zobaczcie, no jakby tutaj, o, bardzo kurde, zablokował. Nie, no już chyba najlepsza próba na odcinku, jaka mogłaby być. Ale też dużo tych uników nie zrobiliśmy. Strasznie dużo nas bije w ogóle w porównaniu do tego, jak my bijemy. No ale trudno, no spróbujemy sobie znów za godzinkę. A rękę już tutaj zacząłem robić, bo już jest po 20, także te 10 ataków no musimy zdążyć. Tutaj tą misyjkę kolejną mogę chyba zrobić, dokładnie. Jeżeli chodzi o twierdzę, twierdza wygląda w taki sposób, eko cały czas na 3, kwatery podniosłem na 4, twierdzę mam na 6, będę sobie na noc odpalał na 7, żeby no przez noc mi się tam wybudowało. Dlaczego z tą twierdzą tak stoimy, jak stoimy? O, akurat tu nie możemy nic zaatakować, a zobaczmy, czy już mamy jakieś kontry. Może, no nie, nikt nas jeszcze niestety nie bije. Dlaczego z tą twierdzą stoimy jak stoimy? No bo tak jak wiecie, ja ją w sobotę odblokowałem i odblokowałem chwilę przed północą i tam parę budynków jakby rozbudowałem i poszedłem spać, więc tak naprawdę no całą noc, czyli te 8 godzin powiedzmy straciłem, ale i tak chyba wydaje mi się, że jest nieźle. Nie chcę tutaj na razie salki podnosić, mam na 3, ale po prostu mam te surowce, żeby tą twierdzę na 7 rozbudować, więc to sobie zrobimy na noc. Tutaj mi się akademia buduje na 1, mogę jeszcze skarbiec wybudować i chyba to zrobię w sumie później, bo i tak na razie, tak jak mówię, no jeszcze będę siedział, więc niech tu mi się wybuduje co może. No a tą twierdzę już trzeci raz chyba mówię, no ale puszczę po prostu na noc. Więc tak to wygląda, no gemiki wszyscy widzicie jak to jest, 2 nam poleciały na zręczność, nawet 3, ten jeden jest w zapasie. 37,73% klasera, a rękę tu możemy zrobić, ale to dopiero po misji, no dobra, nieważne.
I co więcej, jeżeli chodzi o grzybki, wczoraj się martwiłem, że mi nie starczy na 3 paski. Udało nam się zrobić te 3 paski i poleciały mi jeszcze 2 grzyby, więc no udało się. Jak widzicie, dzisiaj mamy 3, no bo nam jeszcze poleciały z misji pierwszej. No i teraz chyba będziemy tak, żeby odkładać tutaj na ulepszenia, no bo niestety z tym jest bardzo, bardzo słabiutko, jeżeli o nas tutaj chodzi. Defi ma też 6-7, jak tutaj inni wyglądają. No tu widzę, że ktoś ma 6-6, no ale generalnie, o tutaj 6-6, 7-8, ale generalnie widzę, że tutaj ludzie mają o wiele lepsze te ulepszenia, no ale to nawet te osoby, które grają free to play, to tam sobie kręcą kółkiem, no jakbyśmy kręcili 20 razy dziennie, to na pewno tych grzybów o wiele, wiele więcej na koncie by było. No i dobra, z kółka nie pamiętam w sumie, co mi wczoraj poleciało, więc nie będę wam tutaj mówił, bo no bo po prostu nie pamiętam. Aha, topki wam jeszcze nie pokazałem, topkę wam mogę pokazać jak najbardziej. Tak się prezentowała na koniec trzeciego dnia, tam chyba za 15-12. Turor przede wszystkim tutaj, możemy w sumie teraz, a to zaraz, niech tego screena schowa mi dopiero, żeby nie było jak wczoraj. Turor przede wszystkim, 225 level, jak sami widzicie, jakiś Da Silva player, 213 AK dealer, 220. Tutaj jeszcze jakiś 212, ten Soul King w ogóle strasznie, strasznie fajnie pocisnął jak na zwiadowce. No i tyle, tak, to jakieś tam berki i tak dalej. Generalnie no możecie sobie zastopować, tak to wyglądało po pierwszych 3 dniach tego serwera, więc no jakby po tych, można powiedzieć, najważniejszych 3 dniach. No więc jeszcze jednak koniec końców Turor wyszedł na pierwszą pozycję, tak jak zresztą się spodziewałem. Możemy to teraz schować, no i sobie możemy zobaczyć, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o ranking. No w sumie dużo się nie zmieniło. Turor cały czas 2-2-5, tutaj 2-2-1, no raczej te same niki, co tutaj Soul King, 213 ma level. No tak to wygląda, nie? Także jak ktoś chce, to sobie może zatrzymać i ogarnąć. Jeżeli chodzi o pupile, no to już bardzo dużo osób je ma, 63 z tego co widzę w tym momencie. Tak wygląda ta topka. Pupili pod ziemi, no oczywiście jeszcze nikt nie ma. Nasza gildia powolutku do przodu, tu w sumie już mogliście widzieć, jak pokazywałem ulepszenia. No ale też tak to wygląda. Zrobiliśmy już 2 wyprawy bodajże z tego co widzę. Także no dość fajnie, już mamy trenera prawie 100%, 98% skarbca. Okej, okay, co tu mogę wam jeszcze pokazać? No mówię, teraz sobie porozbudowywuję jakieś boki, a na nos tą twierdzę puszczę, lożki wyglądają tak, te walki wam zaraz pokażę, a rękę sobie robimy, misję dnia dzisiaj zrobiłem, nie pamiętam nawet co miałem, chyba wykopać klejnot, także git. No i dobra, i możemy w sumie te lochy, które zrobiłem dzisiaj, no bo wiadomo, szczur ściekowy, chyba go wczoraj, chociaż nie, co wy ostatnio widzieliście, chyba ohydnego gremlina widzieliście, a szczura ściekowego chyba nie, tak mi się coś wydaje. Także możemy sobie obejrzeć tego szczura ściekowego, no i później te lożki z dzisiaj. Przy okazji też możecie zobaczyć, jaki progres, jeżeli chodzi o statystyki. No tutaj jeszcze z samymi gemami na właśnie HP, także no kolorowo nie było, ale później jak zdobyliśmy te gemy na zręczność, wsadziliśmy do broni i tak dalej, no to o wiele lepiej to wyglądało. Także dobra, no tutaj z tym szczurem ściekowym raczej problemów nie było. To był chyba drugi w trzecim lochu, albo pierwszy, już w tym momencie nie pamiętam. Dobra, tutaj cyk, trochę uników, no standardowa walka zwiadowców, no ale udało nam się go pokonać. No i teraz kolejny loch, który jak widzicie dzisiaj o 7.45 sobie machnęliśmy. Nietoperz pylisty, to jest, nie pamiętam, to jest chyba z trzeciego lochu, ale nie pamiętam który, nieistotne. No i zobaczcie, jak nasze statystyki się podniosły. Zręczność 621, wytrzymałość 841, także tak to wyglądało. No więc tutaj już z nim totalnie bez problemu. Zręczności mamy troszeczkę więcej, no a HP mamy, no można powiedzieć, że no powiedzmy 2 razy więcej, więc no też bardzo, bardzo dużo. Dobra, więc tutaj no tak jak mówię, nietoperek został pokonany bez problemu, chociaż jeszcze jakieś uniki robi. Okej, okay, cyk. No i dostaliśmy buty na zręczność, no ale niestety bez slota, więc musieliśmy je olać. Z tego szczura coś dostaliśmy? Nie, ze szczura nic. Dobra, lecimy dalej. Kamienny olbrzym, czyli no dość prosty loch. O, tutaj jeszcze w ogóle zobaczcie, tu jeszcze nam kolejny, z tego co pamiętam, gem na zręczność poleciał, więc już mamy jej prawie 800, także, no jeszcze więcej, więc tutaj no z tym kamiennym olbrzymem to już zupełnie bez problemu. No jak widzicie, tymi lochami poprzednimi dobiliśmy sobie 35 level. I chyba jeszcze kolejnymi wbiliśmy 36, a 37 dobiliśmy awką, z tego co pamiętam. Dobra, kamienny olbrzym tak wyglądał, mięsny golem też nam padł za darmówkę. No akurat ci przeciwnicy, w sensie mięsny golem jest troszeczkę silniejszy od kamiennego olbrzyma, ale przeważnie padają mniej więcej w tym samym czasie. Wydaje mi się, że jak jeszcze znajdziemy sobie z jeden itemek ze slotem, mam nadzieję, że po północy coś tam się pokaże, to wydaje mi się, że już nawet będziemy mogli pierwszy loch zamknąć, no bo jednak pierwszy loch to jest zwiadowy.
lodowca, nie? Więc tam tej zręczności nam się przyda, no ale tego HP mamy naprawdę fajną ilość. No i dostaliśmy rękawice, jak widzicie, dość fajne, wytrzymałość 53-134 pancerza, no i też mamy miejsce na slot i bodajże mamy je w tym momencie, dokładnie, i wrzuciliśmy tutaj sobie gemik na HP. Dobra, poczekajcie, tutaj mi się coś... A, mogę zmienić przeciwnika. No ten akurat nam daje 0, ale niech będzie. No już te ataki zaczynają powoli dawać nam surowce, więc no jak widzicie, troszkę tutaj mamy. Może nie tyle, co niektórzy, bo niektórzy mają po 200 tysięcy drewna u nas w gildii. No ale tak wydaje mi się, że nie jest źle. Okej, okay, akademia nam poszła, dobra, powiedzmy, że ten skarbiec sobie machniemy, trochę tu, tak jak mówię, porozbudowywuję na razie te boki. Dobra, mięsny golem padł, no i teraz mamy okrutną tarantulę, to jest chyba trójka, jeżeli chodzi o trzeci loch, ale mówię, no nie pamiętam, więc nie będę was tutaj wprowadzał w błąd. Dobra, no i tu walka dwóch zwiadowców, także no wiadomo jak to wygląda, tych uników na pewno będzie sporo. No chciałbym jakiś, ciężko będzie tak naprawdę wylosować broń, żeby nam dawała zręczność i żeby jeszcze była ze slocikiem, w sensie z miejscem, no dobrze mówię, ze slotem, żeby można było tam wsadzić gema, no ale będziemy musieli polować, no bo zobaczcie, że ten łuk fajny, jeżeli chodzi o obrażenia, no ale jeżeli chodzi o statystykę, no to daje nam inteligencję, co zupełnie nie jest nam potrzebne. Dobra, tarantulka pokonania, teraz żywiołak ognia, no to jest mag, więc już tutaj ta walka będzie troszeczkę szybsza, także tak to się mniej więcej prezentuje. No tutaj trochę nam zabrał, wiadomo jak to mag, no i poleciał nam epic, jak widzicie dość fajny, no ale niestety bez slota, więc musiałem z niego zrezygnować, chociaż on to nam daje bardzo dużo tak naprawdę, jakby nie było, chyba go mamy, dokładnie, mamy go do tej pory. No ale wydaje mi się, że ten slot jest bardziej ważny niż właśnie, ważniejszy po prostu niż właśnie te poboczne statystyki. Także dobra, lecimy. No i chyba mamy ostatniego przeciwnika, czyli Romnie tego rabusia, którego pokonaliśmy o 14.50, czyli już w sumie na tego tutaj, aha, jestem w podróży, na tego tutaj siódmego już trochę tych prób było darmowych, no ale jest niestety, jak widzicie, nie chce paść. Wydaje mi się, że chyba po siódemce będziemy sobie lecieć w dziesiątkę, czyli będziemy próbować zamykać te zbezczeszczone katakumby, no ale to wiadomo, patrzymy na level i bijemy, w sensie na level przeciwnika w lochu, i bijemy najniższy, jaki mamy. W tym momencie to jest właśnie ta siódemka. Dobra, jeszcze sobie obejrzymy tego romniętego rabusia, jak to wyglądało. Jak widzicie, 36 level, także z tych poprzednich lochów też nam wpadł. No i 37 nam poleciał właśnie tutaj zawki, także no powolutku do przodu. No teraz już robimy tylko i wyłącznie jeden pasek i te grzybki sobie powolutku odkładamy, tak jak mówiłem. Raczej na ulepszenia gildyjne, ale być może no na jakieś tam, no raczej zanim nie zrobię ulepszeń, to raczej trzech pasków nie będę robił, nawet w żaden weekend expa, ani w nic takiego. No bo raczej będzie to nie fair względem gildii, no rozumiecie chyba sami, o co chodzi. No i tutaj rabuś, jak widzicie, 230 golda, ale itemku żadnego nam nie dał. I tak naprawdę tyle, tak to wygląda. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie już daily odcinki, no to koniec z tego zwiadowcy, chociaż zobaczymy, no jeżeli jutro zrobię jakiś większy progres, to może też wieczorem coś tam wam nagram. Wracam do robienia awki, wracam do arenki, tutaj muszę kliknąć, jak mi się ta misja skończy i tak naprawdę tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, jeżeli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie i wbijajcie na Twitcha, zostawiajcie followka, żeby wiedzieć, kiedy są streamki. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!